Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska. Jestem na plaży miejskiej w Supraślu, która jeszcze była przez weekend zamknięta z powodu śniętych ryb, które na szczęście tutaj nie dopłynęły, ale była informacja, że w wodzie jest mało tlenu, jest niedotleniona ta woda, no i groziło tutaj chyba coś takiego w rodzaju jakiejś może nie katastrofy ekologicznej, no ale jakiegoś skażenia wody. A ze mną jest wiceburmistrz Supraśla Marcin Iwaniuk. Co tutaj tak naprawdę się stało? Dlaczego ta plaża musiała na weekend być zamknięta, kiedy było bardzo gorąco? Dzień dobry Państwu. Plaża była zamknięta czysto prewencyjnie, ponieważ obawialiśmy się, że jak dopłynie do nas ta ryba, która została wpuszczona ze stawów z okolicy Piotrowszczyzny, tutaj dzięki interwencji służb Straży Pożarnej, Wód Polskich, Państwowego Związku Wędkarskiego i WIOŚ-u, sytuacja została opanowana i te ryby do nas nie dopłynęły. Także na tą chwilę woda jest, ma dosyć wysoki poziom natlenienia, bo norma wynosi 81%, my mamy w tej chwili ponad 40%, a w ten dzień, kiedy robiliśmy badania, było w najgorszym wypadku było 21 stopni natlenienia, więc na tą chwilę sytuacja jest opanowana i plaża została otwarta, aby ludzie mogli korzystać z kąpieli naszej tutaj pięknej okolicy. Jak widać, ludzie są, bo jest gorąco, proszę Państwa, w tej chwili jest ponad 30 stopni, chyba 31 na tę chwilę, kiedy nagrywamy, ale tutaj też sytuacja kilka lat temu była bardzo poważna, bo wiele ton ryb zostało stąd wyjętych, martwych, wtedy powodowała no, tę katastrofę, można powiedzieć, bo jak na rzekę Supraśl, to była katastrofa. Przyducha, czyli no, brak tego tlenu w wodzie, pomagali tutaj wtedy strażacy, pomagali wędkarze, ludzie, miejscowi, każdy kto mógł, bo no, sytuacja była bardzo zła. Czy w tej chwili ta sytuacja może się powtórzyć w związku z tymi temperaturami, czy macie takie informacje w urzędzie? To znaczy tak, pogoda nie sprzyja w tej chwili, bo jest bardzo gorąco, natomiast tutaj dzięki interwencji Wód Polskich zbiornik został troszkę skoszony, jest taki puszczony korytarz od jazu do drugiego jazu, żeby ta woda mogła bardziej swobodnie przepływać i dzięki temu może nie dojść do tragedii, która miała miejsce 3 lata temu. Tutaj przy zaangażowaniu mieszkańców i odpowiednich służb wszystkich były wykonane szerokie prace, żeby tą rybę jak najszybciej odłowić, także liczymy na to, że w tym roku tego nie dojdzie do tego i wskazuje na to, że może być dobrze. Jest przed nami upalny tydzień. Czy władze burmistrza mogą zaprosić spokojnie mieszkańców, turystów, również tych z Białegostoku, którzy się nie pomieszczą na białostockiej Florydzie, czyli plaży tej Lidy, żeby tutaj spędzić bezpiecznie czas nad wodą, bo widzę tak, ratownicy wodni są, woda płynie, ludzie jacyś są. Jak widać, flagi czerwonej nie ma na tą chwilę. Co się wydarzy, tego nie wiemy. Musiało być to niezależne od nas. Natomiast Supraśl zawsze otwarcie zaprasza wszystkich turystów, nie tylko z okolic, ale nawet i z Polski. Zapraszamy serdecznie zobaczyć nasze uroki naszego kąpieliska i dobrej pogody. Proszę Państwa, naprawdę Supraśl jest warty zobaczenia. Plaża miejska jest piękna. Są drzewka, jest piasek, wszystko co potrzeba. No i tylko dobrej pogody brakuje, ale nie w tym przypadku. Ta pogoda jest i będzie co najmniej przez najbliższy tydzień. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska.